nurtuje ostatnio. No, rzecz bardzo pozornie, bardzo prosta, komunia święta. Jak w waszym wieku, no to chodziłem do komunii. Przed zakonem chodziłem 2 razy w roku. Tak mama zarządziła. Tak było. Na urodziny i zdaje się na Boże Narodzenie, na Wielkan. 3 razy tak. Do spowiedzi bardzo niechętnie, bardzo niechętnie. No więc to było taki mój obraz marny. Bardzo ja byłem tak nie, do niczego właściwie. Jako student uczeń był do niczego. Jako student do niczego, jako gospodarz dużego majątku do niczego, jako żołnierz szeźle. Rzadko kiedy trafiałem w cel. Raz trafiłem z cel, to mówi sensacja, Badenis trafił z cel. Strzelałem ze zwaną Brenna, leki karmaszynowy, po słabowidze. Potem był trend taki, żeby być bohaterem. Jeśli ktoś nie był w wojsku, to nie bardzo się pokazywał dziewczynom. To było źle widziane. Dzisiaj to przeciwnie. Sukces udało mu się z wojska wykręcić. No, ale to dobrze jest, to nie szkodzi. Więc słabo to wszystko było. Natomiast Komunia Święta była. Ale zaczęło się bardzo intensywnie Komunia Święta, bo kiedy Matka Boska mi położyła rękę na plecach z figury we Lwowie. Co ja mam opisane w autobiografii. Idę do nocnego lokalu. Wtedy nikt to nie wierzy, a to była prawda. No i przychodzę koło figury Matki Boskiej, Lourdes we Lwowie. Coś mi położył łagodnie rękę na plecy. Dziś pamiętam to miejsce, pamiętam. Mam gdzieś iść. Jakiegoś kościoła. Ja do kościoła chodziłem regularnie, tak, ale niespecjalnie często. Jest kościół. Jest kościół. Ma takie schody, takie koliste, schody do środka, siedzą księża w takich białych, czy coś tego białego, czy to może być służba zdrowia, coś takiego. Ja tylko znam jezuitów, babcia chodziła o jezuitów, ale mam się spowiadać, wyraźnie. Więc wyspowiadałem się, potem starszy mi się podobał habit dominikański. I jakiś dominikanin we Lwowie przed wojną, ma na tym habicie ma brązowy płaszczyk. Obrzydlistwo. Jak można na tak ładny habit takie paskudztwo włożyć? No pierwsza atrakcja. No pytam się mojego spowiednika, dawno nie żyje, czy mogę być tercjarzem. Bardzo chętnie, to się łowiło tercjarze, bo to niechętnie przychodzili. Ale czy można nosić habit? A tylko do trumny. No to nieciekawe. Dobrze, więc potem strasznie mi ciągnął zakon. Niesamowicie mi ciągnął. To prawie, prawie że kobiecy wpływ. Ciągnęło mi. No wreszcie ja po wojnie wstąpiłem. No i Komunia Święta dalej, codziennie, o tej godzinie, było takie pobożne spożywanie opłatków. Tak to nazwałbym. Dzisiaj, od dłuższego czasu, bardzo wyraźnie widzę ciało Pańskie, bardzo wyraźnie. Trzymam, jest w koncelebrzy, odprawiający główny ksiądz prowadzi ceremonię, ja z boku stoję, dostaję pół opłatka, trzymam, wyraźnie widzę, ale oczyma ducha, że to jest ciało Pańskie. Nawet czuję, tu jest ciało Pańskie, jest ciało Pańskie. I wiem dokładnie, że mnie Pan Bóg karmi sobą, Syn Boży mnie karmi sobą. Kto pożywa moje ciało, pije moją krew, trwa we mnie, ja w nim. Czyli w Komunii Święci się mieści cała mistyka. My się wszystkie widzenia mistyczne, które niektóre, szczególnie starsze panie mają, nie wiem, coś mnie kusi, coś powiedzieć, ale chyba nie powiem. To dla mnie to jest małe piwo. To nie jest pewno bardzo ładnie powiedziane. To bez znaczenia wobec mszy świętej i Komunii Świętej. Bo kogo karmi Bóg sobą? Nie, tych, którzy chodzą do Komunii, innych nie. Ktoś ma widzenie Trójcy Świętej albo coś takiego, no to widzenie często fałszowane, przynajmniej w moim życiu duchowym, bardzo często fałszywe miałem. Pokazuje się Matka Boska, figura Matki Boskiej z Lourdes. Ja mam zdolność prywatnej egzorcyzmu, można prywatnie. Ja egzorcyzmuję i rozpada się. Głowa kawałek w bok, reszta kawałek w bok. Fałszywka.
także słusznie idąc za śladami ojca Jana od krzyża, bardzo unikam, boję się wrażeń, doznań takich wrażeniowych. No więc może to krótko przypomnieć Jastonelen, bo wątek zgubię, dobrze zapamiętam? Tak, tak. Byłem, przenieśli mnie do Wrocławia i przychodzą panie do mnie. Co się tam dzieje? Cała piętra, Trójca Święta, jeszcze coś tam, nadbudówka taka coś jest. I tego pełno było. Wreszcie mówi jedna z nich, to jest oznaka fałszu. A do mnie pisze listy Pan Jezus. Oho. Ja widziałem, do pieca rzucić, spalić. Co takiego? To jest znak fałszu. Obraziło się. Ja mam wrzucać do pieca listy. To ksiądz nie jest mistykiem. Ja mówię, broń mnie Boże. Bo mówili, że tutaj z Warszawy, z Krakowa taki mistyk przyjedzie. To nie ojciec, nie to ten sąsiad. Potem bardzo nie był zły, bardzo zły ten sąsiad. No więc to jest to, z czym należy walczyć pana. A więc nie mistyka. Mistyka się mieści na ołtarzu codziennie, tylko trzeba ją o to odczytać. Ale do tego wymagane jest pewne światło. Światło Ducha Świętego.